Dowiedziałeś się już w poprzednich filmach, że ułamek to część całości. Teraz pokażę Ci, że ułamki to też liczby, które można umieścić na osi liczbowej. Narysuję oś liczbową. Chcę zaznaczyć na osi ułamek 3 czwarte. Zwróć uwagę, że licznik, czyli ta liczba na górze, jest mniejszy od mianownika. Zatem ta liczba będzie mniejsza od 1. Matematycy mówią, że to jest ułamek właściwy. Spróbujmy zaznaczyć ten ułamek na osi liczbowej. Tu będzie 0, tutaj będzie 1 i gdzieś pomiędzy jest ten ułamek 3 czwarte. Żeby go zaznaczyć, muszę ten odcinek podzielić na 4 równe części. Podzielę zatem na pół i jeszcze raz każdy kawałek na pół. Mam 4 równe części. Teraz, żeby zaznaczyć ten ułamek, muszę przejść 3 części z tych 4. 3 z 4. 4 już mam i teraz przechodzę. 1, 2, 3. Zatem w tym miejscu będzie się znajdował ułamek 3 czwarte. Zwróć uwagę, że tutaj miałabym ułamek 2 czwarte. Mogę zapisać. Tutaj byłoby 2 czwarte. A tutaj ile byłoby? 1 czwarta. Bardzo dobrze. To jest 1 czwarta. Tu mamy 1 czwartą, 2 czwarte, 3 czwarte. A tutaj ile jest? Jakbym szła dalej, tutaj miałabym 4 czwarte. 4 czwarte. Ale zobacz. Tutaj pod spodem jest napisane, że w tym miejscu jest liczba 1. I to się zgadza. 4 czwarte równa się 1. 4 czwarte, czyli przeszłam 4 kawałki z 4. Albo wzięłam 4 kawałki czekolady z czekolady, która była podzielona właśnie na te 4 kawałki. Czyli zjadłam 4 czwarte, czyli zjadłam całość. Tutaj na tej osi też to dobrze widać. Przeszłam 4 kawałki z 4. Zatem przeszłam cały jeden kawałek. 4 czwarte jest równe 1. Zróbmy jeden przykład ze strony Khan Academy. Przesuń pomarańczową kropkę na 1 trzecią na osi liczbowej. 1 trzecia, ułamek właściwy, mniejszy od 1. Tu mamy 0, tu mamy 1. Ten odcinek został podzielony na 3 równe części. 1, 2, 3. Zatem muszę przejść taką jedną część z tych trzech. I tu będzie 1 trzecia. Zapraszam Cię do wykonywania ćwiczeń na stronie Khan Academy. Link znajdziesz w opisie tego filmu poniżej. Przy okazji możesz zdobywać punkty i odznaki.